wyśmienicie zachowany talar Zygmunta III Wazy rocznik 1630 przy Państwa moneta która typologicznie może nie jest rzadka chociaż już w dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie talary należą do monet pożądanych i względnie rzadkich w przypadku mennictwa Zygmunta III Wazy rocznik ten nie stanowi jakiegoś dużego wyzwania. Mamy tutaj co prawda rzadką odmianę interpunkcyjną, gdzie napis otokowy na wersie kończy się krzyżykiem i dwoma kropkami, ale myślę, że to jest oczywiście egzemplarz oceniony w katalogu Dostycha na R7. Niemniej w przypadku tej monety stan zachowania jest tutaj najistotniejszym argumentem. Egzemplarz z menniczym lustrem. Zobaczmy sobie stronę odwrotną z herbem. Bardzo ładna moneta przy Państwa. Lustro jest na całej powierzchni monety. Egzemplarz otrzymał ocenę MS60 od NGC. Także to już jest dość duże wyróżnienie, bo naprawdę, jeżeli Państwo sprawdzicie sobie e, raporty NGC, to talarów polskich w, z notą MS jest naprawdę niewiele. Także w przypadku tej monety tak dobrze wybite jest tak dobrze zarysowanym portretem królewskim. No mówimy tutaj o egzemplarzu, który naprawdę jest już w tym stanie zachowania bardzo, ale to bardzo rzadki. Także piękny talar do, zdecydowanie do, do najlepszych kolekcji w zasadzie można tak powiedzieć Zygmunta III Wazy, rocznik 1630, także polecamy Państwu uwagę.